I weszliśmy na antenę. Zaczynamy konserwę. Po tej stronie jest Diabolissimus, a po tamtej... Ostatni Sprawiedliwy. Precz z komuną! Zawsze i wszędzie. Czarne chmury się zbierają nad Rzeczpospolitą. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. To jest dla was dziwa nasza! Alala, alala, alala to leśnych ludzi! Ja sobie wszystko pierdolę, panie marze, i wszystkich. A nie boi się pan tak węgiel wozić? Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza rywalka. Chyba piosenka, że Vance Outdation. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczy. Ale to nie jestem piosenka. Ty uważasz, że nie jestem piosenka. To niech pomyślę, że to nie ja. Pomóżmy Vance nie tej drogi. Odpiew się, proszę. Może się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Precz z komuną. Teraz i zawsze. Prowadzą. Diabolissimus. Kreator. I ostatni sprawiedliwy. Konserwa. No i jako się rzekło, zaczynamy. Dziś będziemy mówić o azotach i grafenie. I tutaj naszym ekspertem, współprowadzącym od niedawna oficjalnie razem z nami konserwę, będzie ostatni sprawiedliwy. I bardzo proszę cię o słów kilka wstępu. Co prawda nie mieliśmy zaczynać od azotów, ale może być, mnie to nie przeszkadza. Dobry wieczór słuchaczom wszystkim, dzisiaj nadajemy na żywo. Pierwszy raz chyba od dłuższego czasu, nawet mi się wydaje, konserwa nadaje, więc jakby ktoś chciał zadzwonić i podzielić się jakimiś pomysłami, swoimi wrażeniami na temat tego, co mówimy, to zapraszam. Zadzwonić będzie można po chwili przerwy muzycznej. Przypominam, to będzie Skype kontestacja.com. Albo 222-195-321, ale to po przerwie muzycznej. Na razie zaczniemy temat tutaj technologiczny, bardzo proszę. A więc azoty. Właściwie azoty to jest taki niekończąca się historia, bo od jakiegoś czasu już o co chodzi. Rosjanie, konkretnie Gazprom, czyli ramię tutaj energetyczne, można powiedzieć, rządu rosyjskiego, składa oferty. Wcześniej słyszeliśmy o Lotosie, prawda, to między innymi przedobrzenie pewne społeczne i nawet taką akcję społeczną zostało zablokowane, przynajmniej tak dotychczas. Prywatyzacja Lotosu, oczywiście, znaczy sprzedaż, może inaczej, sprzedaż Rosjanom Lotosu, nie tyle prywatyzacja. Ale teraz pojawiają się od jakiegoś czasu tutaj wzmianki w mediach o tym, że Rosjanie Gazprom, za pomocą Gazpromu chcą przyjąć, prawda, azoty, tarnowskie grupy azotów. Największy właściwie to jest udziałowiec, jeżeli chodzi o przemysłowy rynek gazu w Polsce ziemnego, ale mówi się o tym, że, znaczy ogólna zasadnicza teoria jest taka, że Rosjanie chcą przejąć azoty, który jest największym konsumentem gazu, po to, żeby sobie zapewnić jak gdyby odbiór tego gazu. Prawda? Jeżeli azoty będą w ich rękach, w rękach Gazpromu, czy tam spółek zależnych, to będą po prostu kupować gaz rosyjski, nie będą się przestawiać na inne i będą za to słono płacić, a to jest główny zakład, który produkuje różnego rodzaju chemikalia i choćby nawozy w Polsce, prawda, więc zbyt powinien zostać zapewniony na ten gaz, który jest używany do produkcji. Przy czym jest tutaj drugie dno. Drugie dno to jest tak zwany grafen. Być może ktoś słyszał o grafenie, nie wiem, Jabolu, czy słyszałeś o grafenie? Ja słyszałem swego czasu o grafenie dawno, dawno temu, że jest to nowa technologia, bardzo nowoczesna technologia, która umożliwi nam kolejną rewolucję w elektronice. Niestety pamiętam do tej pory tylko tyle, że chodziło o włókna węglowe, które umożliwiają zminiaturyzowanie jeszcze bardziej mikroprocesorów.
Z Grefelem sprawa jest, wygląda taka, że to, tak krótko mówiąc, to jest nowy rodzaj półprzewodnika, który może zostać wykorzystywany, prawda, na przykład w procesorach komputerowych różnego rodzaju, choć nie tylko. I co jest najważniejsze w tym materiale? Jego przewodność według różnych ocen, bo oceny są zasadniczo rozbieżne dosyć, ale jest według tych ocen od kilkudziesięciu do kilkuset nawet razy większa przewodność tego półprzewodnika niż Krzemu, który jest, jak wiemy, jest podstawowym tutaj półprzewodnikiem obecnie, jeżeli chodzi o systemy elektroniczne. Więc wyobraźmy sobie, że to jest, nie musi być kilkaset razy, ale wyobraźmy sobie, że to jest 100 razy, czy tam nawet 50 razy większa przewodność. To jest niesamowity skok w szybkości przesyłu danych. A zdajemy sobie sprawę, że obecnie świat, czy tam technologia, powiedzmy też, rozwija się w tym kierunku, żeby był jak największy, jak najszybszy przesył danych, więc to jest pewna rewolucja, która jest nie tylko na, bo moglibyśmy, myślimy o komputerach, prawda, myślimy o komputerach domowych, różnych laptopach, PC-tach i tak dalej, ale to nie chodzi tylko o to. To chodzi również w dużym stopniu o technologie militarne. Technologie militarne potrzebują bardzo szybkich, o dużej przewodności łączy i grafen może je zapewnić, więc to jest technologia również na polu militarnym. I tutaj jest właśnie drugie dno, o którym mówiłem, że Rosjanie chcą położyć łapę na grafenie. A dlaczego mogą położyć łapę na grafenie za pomocą azotów polskich? Chodzi o to, że azoty są jednym z głównych udziałowców w konsorcjum, które powstało kilka miesięcy właściwie temu, które ma zamiar finansować dalsze badania w Polsce nad grafenem i jego zastosowaniem na skalę przemysłową. A dlaczego w Polsce? Parę lat temu grafen, znaczy obiegła taka informacja, powiedzmy, świat, że w Polsce naukowcy stworzyli, znaczy możliwość, wynaleźli jak gdyby pozyskiwania grafenu, tworzenia go jako w formie przewodnika, która stała się taką pewną nowinką, prawda. Niewiele potem informacji miało miejsce następnych, sprawa przycichła, okazało się, że inni na świecie również opracowali tę technologię i są w stanie wytwarzać grafen. Tylko czym różni się polska technologia w tym roku? Dobiegły nas informacje, że polscy naukowcy, prawda, stworzyli, ulepszyli metodologię pozyskiwania, tworzenia grafenu. I czym się różni od tych innych odpowiedników zachodnich, tam z koncernów, czy tam amerykańskich, czy powiedzmy ośrodków badawczych japońskich na przykład. Różni się tym, że polska metoda pozyskiwania grafenu, według przynajmniej twórców, jest umożliwia pozyskiwanie grafenu znacznie wyższej jakości. A wiemy, że tutaj, znaczy rozumiemy, że tutaj w tej kwestii takiego materiału, można powiedzieć już strategicznego właściwie nawet, przyszłościowego, liczy się przede wszystkim jakość. Więc polska metoda, jak na dzień dzisiejszy, według tych przynajmniej ogłoszonych tutaj, prawda, ogłoszonych informacji, ma być najlepszą, najbardziej efektywną technologią, metodologią pozyskiwania, tworzenia tego grafenu. Najwyższej jakości. Więc, jako że azoty są jednym z głównych udziałowców tego konsorcjum, które ma rozwijać tę technologię i jej zastosowania przemysłowe, Rosjanie, przyjmując azoty, nie tylko zapewniają sobie, jeżeli przejmą, nie tylko zapewniają sobie konsumenta na polskim rynku gazu, największego, przemysłowego, ale również możliwość dojścia do właśnie tej technologii grafenu, która może być zastosowana właśnie szczególnie w znaczeniu militarnym. I tutaj dygresja drobna, dlaczego to ma takie znaczenie? Otóż Rosja jest państwem, które napada na inne państwa, które jest rządzone przez agentów szkolonych do manipulowania i zabijania. Jest to państwo, które prowadzi zamachy na własnych obywateli. Widzę ataki na moskiewskie bloki, które miały dać kasus belli do ataku do drugiej wojny czeczeńskiej i właśnie prowadzi ludobójstwa na własnym terytorium, dwie wojny w Czeczenii. Mamy napaści na sąsiadów w postaci wojny w Gruzji, czy jak to jest śmiesznie nazwane, buntu jednej z armii.
Mam tu na myśli powstanie Naddniestrza. Rosja jako taka też znana jest z tego, że szantażuje sąsiadów, eksportując, a raczej zatrzymując eksport surowców energetycznych do sąsiadów. I tutaj Rosja, posiadając takie elity, zachowując się w ten sposób, kiedy posiadałaby taką technologię, byłoby to niebezpieczne. Także kontrola nad przedsiębiorstwami w Polsce nie byłaby zbyt dobrym pomysłem. Kontrola Rosjan. Ja bym tu dodał, że na tle właśnie tego grafenu pamiętam, że rok albo dwa lata temu premier Pawlak ogłosił, że powstanie spółka publiczno-prywatna, która miała zająć się przymusowym wdrażaniem pewnej technologii, która została opracowana również w Polsce. Dotyczyła ona pozyskiwania, znaczy wytwarzania ropy za pomocą bakterii. Rzekomo ta technologia była dosyć zaawansowana, prawda? Ostatnio też obiło mi się po uszy, że takie właśnie wykorzystywanie bakterii ma miejsce w Wielkiej Brytanii, przy czym ono jest jeszcze w dalszym ciągu nieefektywne na skalę przemysłową. Nie wiem, co się stało z tym pomysłem. Chyba jakoś tak został pogrzebany, a może ktoś to przejął, nie wiem. Trzeba by się zagłębić, poszukać. Ale w czym widzę nadzieję, jeżeli chodzi o grafen, to właśnie w tym, że nie bierze się za to rząd, nie ogłasza żadnych tutaj różnych tam pomysłów jakichś spółek, które będzie inwestował, tylko biorą się za to, bo to jest, jeżeli chodzi o to konsorcjum, które ma się zajmować rozwijaniem tutaj technologii grafenu, to jest konsorcjum prywatne, co prawda częściowo przez spółki, powiedzmy, pod kontrolą Skarbu Państwa również, ale jednak zarządzane na sposób, powiedzmy, że liberalno-kapitalistyczny, taki wolnościowy, więc liczący na zysk, na wykorzystanie tej technologii, które nie będzie to tak może w mniejszym stopniu pod kontrolą polityczną. I możemy sobie też wyobrazić, na przykładzie tego grafenu, zobaczymy, co z tego oczywiście wyjdzie, jak polska nauka, jakie mogłaby nam usługi oddać, jeżeli byłaby bardziej finansowana, bo finansowanie polskiej nauki to jest po prostu żałosna kwestia. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli finansowanie na poziomie państw zachodniej Europy, Francji na przykład, czy Niemiec. Czy też choćby, jakie osiągnięcia moglibyśmy dokonać, jakich osiągnięć nasi naukowcy mogliby dokonać, gdy teraz takie przełomowe technologie pracowują, mając właściwie finansowanie z państw trzeciego świata. Czy choćby, co by było, gdyby nawet przy tym finansowaniu, przy takich naukowcach, jakich mamy, wspaniałych naukowcach, jeżeli by nie było feudalizmu na uczelniach, ile by to otworzyło możliwości naszym najzdolniejszym studentom, najzdolniejszym tutaj naukowcom właśnie, uczonym. Jeszcze mi się taka dygresja nasuwa, pewna z gier komputerowych, paradoksalnie. Ty, Apollo, również grałeś w gry komputerowe strategiczne. Dawno temu? Dawno temu czy nie, ale zdajesz sobie sprawę, jaki był zasadniczo główny czynnik, który mógł nam pomóc w tych grach. To jest oczywiście gra, to jest pewna symulacja rzeczywistości, ale mająca pewne podstawy racjonalne. Czynnik, który świadczył o długoterminowej potędze państwa, to była technologia, prawda? Kto zdobywał, opracowywał technologię, która była rewolucyjna, nowoczesna, ten z czasem mógł wychodzić na, powiedzmy, palmę pierwszeństwa w tym wyścigu, jaki mamy w tym chaotycznym w istocie systemie międzynarodowym. No właśnie, prócz tego gospodarka, a to są dwa strategiczne rejony, które mamy bardzo ściśle uwiązane, że się tak wyrażę, są jakby na smyczy powstrzymywane przed rozwojem i gospodarka, i nauka. I za chwilę będziemy też odbierać telefony, a tymczasem krótka przerwa na reklamę i odrobinę muzyki. No, każdy ma swojego kabla. No, cywilizacja kablowa, co nie? Mnie na przykład całe życie kablowała sąsiadka.
Audycja Konserwa poleca. Interesuje Cię historia, gospodarka, tematy propagandy i szpiegostwa? Szukasz trudnodostępnych wydawnictw? Konserwa poleca księgarnię wojskową w Łodzi. Zakupisz tu książki, publikacje i filmy Łysiaka, Gadowskiego, Wildsteina, Nowaka i innych. Na spotkaniach autorskich porozmawiasz z Michalkiewiczem, Braunem, Gmyzem, Żołnierzami Niezłomnymi. Księgarnia wojskowa imienia Grota Roweckiego. Łódź, ulica Tuwima 34. Konserwa wspiera akcję Koliber dla Życia. Koliber dla Życia to akcja, która ma na osoba, celu ochronę życia. Osoba, do której próbuje się dodzwonić, jest niedostępna. Polej ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo, jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, w których w 2011 roku dokonywano aborcji. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są Przemysław Babiarz, Jacek Karnowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Olejniczak, Grzegorz Braun, Łukasz Adamski, profesor Jacek Bartyzel, Paweł Kukiz, Tomasz Terlikowski. Akcja Koliber dla Życia. Można do nas dzwonić. Przypominam, 222-195-321, kontestacja.com na Skype'ie. Bardzo prosimy do dzwonienia. Przypominam, że rozmawiamy tutaj. Jabolissimus, kreator... kreatora nie ma. Ostatni Sprawiedliwy o grafenie, a za chwilę o innych surowcowych sprawach. No możemy zacząć kontynuować na przykład o tak zwanych hydratach metanu. Hydraty metanu to jest taka nowinka właściwie, jest powiedzmy medialna z ostatniego czasu, ale już znane są od ubiegłego wieku właściwie, od połowy ubiegłego wieku w istocie. Hydraty metanu, zwane również klaratami metanu, różnego typu, tego typu są określenia. Ale o co chodzi? To jest taka, to może być taka i prawdopodobnie będzie, tak uważam, kolejna połupkowej, która jest u progu właściwie tej połupkowej małej rewolucji energetycznej. To będzie kolejna taka mała rewolucja energetyczna na polu gazu. Gazu, czyli w istocie metanu. Hydraty metanu to jest taka wersja gazu, powiedzmy, łupkowego, która jest pod powierzchnią mórz i oceanu w formie stałej, w formie lodu, którą można uwolnić, prawda, wydobyć z tego metan i wykorzystać do spalania, tak jak gaz naturalny. I tutaj taka ostatnio pojawiła się informacja, że Żółci bracia z wysp, czyli Japończycy, intensywnie inwestują w technologię właśnie wydobycia i obróbki hydratów metanu, tak aby można było na skalę przemysłową je pozyskiwać i wykorzystywać. I mają w planach, aby za 6 lat uruchomić wydobycie właśnie na skalę przemysłową. Przy czym szacunki na przykład amerykańskie są takie, że będzie to możliwe za 10-15 lat. Czyli mimo wszystko perspektywa dosyć bliska. Dlaczego jest to tak ważne? To jest ważne dlatego, że o ile wiemy, że gaz łupkowy, on jest w różnych częściach świata, prawda, ale w dużej mierze w Europie i to w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Południowej również. Pan Bóg, że tak powiem, nie obdarzył Europy Zachodniej tym dobrodziejstwem. Ale hydraty metanu, one są właściwie dostępne na całej kuli ziemskiej, jeżeli chodzi o morza, przy czym bardzo duże złoża do tej pory rozpoznane, to są właśnie na Morzu Japońskim, okolicach Kuryli, Wysp Salińskich, również u wybrzeża Indii, u wybrzeża wschodniego Ameryki Północnej. I te złoża gazu w istocie mogą zostać wykorzystane przez państwa, które do tej pory były w dużej mierze, tak jak Japonia, właściwie w 100% zależne od importu surowców energetycznych.
Wiemy, co się wydarzyło jakiś czas temu, katastrofa w elektrowni atomowej w Fukushimie na tle tsunami, które ją naprawdę zalało. Japonia od tego czasu, głównie pod naporem, powiedzmy, społecznej opinii w Japonii, przestawiła się z używania z atomu, prawda, energii atomowej na gaz, na węgiel, na ropę. To bardzo obciążyło w istocie japońską gospodarkę, obciąża coraz bardziej. I jeżeli nie będzie społecznego zezwolenia na powrót do energii atomowej w Japonii, co wydaje się być prawdopodobne, to trzeba czymś to zastąpić. No, czym można to zastąpić? Najefektywniejszy w tym momencie jest gaz. Gaz jest mimo wszystko drogi, jest droższy dla Japonii niż energia atomowa i nie mówię też o poniesionych kosztach, prawda, wcześniejszej jej eksploatacji w tym zakresie. No i to, że elektrownie zostały wyłączone, to nie znaczy, że nie ponosi się kosztów, prawda, też na ich pewne utrzymanie, zabezpieczenie. Więc tutaj te hydraty metanu, jeżeli zostanie uruchomione wydobycie przemysłowe, gdzie będą te złoża całkowicie japońskie, będą w stanie zaspokoić część nawet znaczącą zapotrzebowania tego państwa na energię, będą małą dla Japonii również rewolucją, która odbije się na zmniejszeniu kosztów, jakie ponosi gospodarka. Prawda, bo wiemy, że energia jest jednym z głównych kosztów produkcji wszelakiej. Tak samo Indie, gospodarka wschodząca, która zwiększa się cały czas zapotrzebowanie w Indiach na energię. To samo jest zresztą w Chinach, tylko Chiny są mniej obdarzone przez opatrzność lub naturę, jak to woli, tymi złożami. Nie można również, jednak nie można wcale w dalszym ciągu wykluczyć pewnych starć, bo to, że Japonia, powiedzmy, ma te złoża w swoim pobliżu, to duża część, powiedzmy, terytorialnych, czy tam złóż również ropy naftowej, podmorskich, czy gazu, do tej pory rozpoznanych, takich klasycznych, jest kontestowana przez państwa regionu, zwłaszcza przez Chiny. To jest taki trójkąt właściwie, czy nawet czworokąt: Chiny, Japonia, Filipiny, Wietnam, w środku tego Tajwan, czyli tak zwana Republika Chińska, które wzajemnie roszczą sobie pretensje do różnych wysp, ażeby przedłużyć, prawda, swoją strefę wyłączną ekonomiczną, na której mogą wydobywać różnego rodzaju złoża podmorskie, ale też bardzo ważna kwestia, jak ławice ryb, to wydaje nam się, że to jest małe znaczenie, ale to w tamtych gospodarkach, w tamtych państwach, ze względu na różne kulturowe pewne, również czy tam kulinarne zamiłowania, ma znaczenie, kto kontroluje te ławice, paradoksalnie. Też ważna informacja, otóż z szacowanych złóż, ilości, które można wyczytać w publikacjach, są przeogromne. Otóż złoża hydratów metanu mogą stanowić więcej niż obecne rozpoznane złoża gazu ziemnego. No i także samego gazu w owych hydratach jest więcej niż bezpośrednio w gazie. To może sugerować naprawdę znaczny wzrost podaży gazu na światowym rynku, a to oznaczałoby oczywiście spadek cen. W istocie, tylko że podchodziłbym do tego nieco sceptycznie, prawda? Mamy na początku lat 90. po upadku Związku Radzieckiego panowała taka opinia, że w basenie Morza Kaspijskiego, w okolicznych państwach jest zasoby gazu, ropy są podobne, zbliżone lub większe, niewiele mniejsze od zasobów, które były dotychczas rozpoznane w państwach Zatoki Perskiej. Okazało się, że te zasoby to jest około 1/10 w istocie po czasie tego, co było jest, powiedzmy, w państwach Zatoki Perskiej. Jednak nawet ta 1/10, czy
zmienia, jeżeli zostanie uwolniony, bo wiemy w tym momencie, że rynek, powiedzmy, gazu, ropy właśnie z basenu Morza Kaspijskiego nie jest wolny, jest kontrolowany przez Rosję, dosyć ściśle nawet. Ceny nie są rynkowe. Jeżeli by został uwolniony, miałoby to przełożenie na ceny gazu, zwłaszcza w Europie, czy ropy również. Więc nawet jeżeli by te zasoby hydratów metanu były mniejsze, niż są szacowane, dużo mniejsze, one będą miały przełożenie na zmianę. Pewną razem w połączeniu choćby z gazem łupkowym, być może odnajdziemy jakieś inne źródła energii lub sposoby pozyskiwania, prawda? Jakiś czas temu, kiedy ropa miała bardzo wysoką cenę, uległa pewnemu przewartościowaniu pozyskiwanie ropy z łóżb tak zwanych łupków bitumicznych, które wcześniej się nie opłacały, zwłaszcza w Kanadzie one są obecne. One nie opłacały się ich eksploatacja. Okazało się, że przy wysokich cenach ropy ta eksploatacja jak najbardziej się opłaca. Więc to jest kwestia otwarta. Jedno jest pewne. Łupki, czy tam już wcześniej złoża właśnie ropy bitumicznej, łupki, gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do sytuacji, w której Stany Zjednoczone z importera gazu dużego stały się eksporterem w ciągu 10-15 lat. Gazprom swego czasu miał duże plany, aby budować nowe gazoporty, prawda, nad Morzem Północnym, przepraszam, nad Morzem Arktycznym, na Bałtyku, aby eksportować na Dalekim Wschodzie ogniste wody w Ostoku, żeby eksportować gaz do Stanów Zjednoczonych. Te plany spaliły na panewce w związku właśnie z rewolucją gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych, które już nie importują, tylko eksportują gaz. Więc te wszystkie nowe odkrycia, powiedzmy, czy ulepszona technologia, która umożliwia wydobycie efektywne i ekonomiczne, doprowadzi do tego, że to będzie cios w monopole energetyczne tzw. państw naftowych, czyli właściwie muzułmańskich państw zrzeszonych w OPEC, choć nie wszystkich, bo niektóre nie są zrzeszone w OPEC, a również mają znaczące zasoby i Rosji. I na koniec, powiedzmy, tego tematu mogę też dodać taką ciekawostkę, że złoża rosyjskie gazu właśnie z tym hydratów metanu ocenia się na jakąś 1,5 biliona metrów sześciennych metanu w nich, przy czym złoża obecnie hydratów na całym świecie ocenia się na jakieś 250 milionów metrów sześciennych metanu. A złoża gazu ziemnego na 180 do 200 milionów metrów sześciennych. Okej. I w tym momencie proponuję kolejną przerwę muzyczną i za chwilę wracamy. Chodzą o mnie cięte plotki tu i tam, że konfliktogenny sposób życia mam. Lizusostwa nienawidzę, swych poglądów się nie wstydzę i z autorytetów szydzę, bo w ogóle jestem fam. Oszołomem mnie uczynił ślepy traf, ale świat od przydupasów pęka w szwach. Co buszują w polityce i głosują na lewicę, kończą szkoły, a w praktyce są durniami, że aż strach. Lepiej być nazwany draniem, a zachować własne zdanie. Liberalne mózgów pranie bez odświrowania trwa, bo psychiczna to kastracja, total uniformizacja, cudzych myśli okupacja to świnienie swego ja. Czasem myślę, czy nie warto w ramach prób dla spokoju prawicowy zamknąć dziób. Zamiast mieszkać w ciemnogrodzie europejskiej, sprostać modzie Kosińskiego, czytać co dzień i pedałów zwiedzić klub. Chociaż przyszłość ma poprawny model wasz, obłe życie wciąga człowieka niczym hasz. Jednak spiszcie mnie na straty, kręgosłupa nie mam z waty, wolę zbierać tęgie baty, ocalając przy tym twarz. I jesteśmy z powrotem i wracamy trochę do tematu
kolejnego związanego z surowcami, mianowicie Jamał II. Tak, niedawno, bardzo niedawno, to tutaj przyszła taka mała burza przez nasze media, prawda? Jamał II, czyli tak zwany łącznik tutaj gazowy, który ma powstać, miało, czy tam są takie plany, pomysły na jego przeprowadzenie przez Polskę. De facto kolejna próba przez Rosję ominięcia Ukrainy jako państwa tranzytowego gazu, ale tak naprawdę nie chodzi o to, bo to jest wszystko humbug moim zdaniem. Podpucha jedna wielka i pułapka jednocześnie. A dlaczego chodzi? To? Chodzi o to, aby Rosjanie tutaj, powiedzmy, że wybudują na tym gazociem, czy tam my się zgodzimy, wybudują, naprawdę, czy tam przez nasze terytorium, nie nam, prawda, pójdzie na zachód, połączy tam z gazociągami z Ukrainy, które idą przez Słowację. Chodzi o to, że jak odetnie się, Jamał II by powstał i odetnie się dopływ gazu na Ukrainę, to będzie można do tych gazociągów, które idą przez Słowację, Czechy, będzie można puścić przez Jamał II po prostu gaz. Więc tak jakby gazociągu rury na Ukrainie nie był. No i jakie mogą być jeszcze poza tym konsekwencje takiego kroku? Oczywiście tutaj to jest wszystko ryzykowne. Każda budowa de facto przez Rosję gazociągu jakiegokolwiek, gdziekolwiek, to jest duże ryzyko. Mamy tutaj przykłady Ukrainy, Białorusi, ale również państw środkowoazjatyckich czy też kaukaskich, przez które budowano gazociągi, modernizowano nawet i w ogóle samo ustalanie umów na przesył gazu czy sprzedaż nawet. Chodzi o to, że Rosjanie za pomocą Gazpromu, państwo rosyjskie, moskiewskie, próbuje przejmować przede wszystkim, jaka jest strategia rosyjskiego monopolu gazu, tutaj zabezpieczenia sobie monopolu. Pierwszym krokiem jest przejmowanie udziału w spółkach, które zarządzają tranzytem i sprzedażą gazu. Gdy to się dokona, przejmuje się gazociągi, czyli spółki, często te same, ale nie zawsze, które posiadają gazociąg. W ten sposób te państwa, które eksportują gaz czy ropę, nie mogą na własnych warunkach sprzedawać klientom, powiedzmy, w Europie, na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej gazu czy ropy, tylko muszą w porozumieniu z tymi firmami, które są kontrolowane de facto przez Gazprom, czyli przez rząd w Moskwie. Mamy takie przykłady, zwłaszcza na Białorusi. Na Białorusi to się udało. Łukaszenko pod presją rosyjską, pogarszającej się sytuacji gospodarczej, uzyskiwanych kredytów, prawda, od Rosji, żeby jakoś to tam jeszcze utrzymywał sytuację, żeby ludzie nie wystąpili gremialnie i opuścili go jego, powiedzmy, zaufani, zgodził się na sprzedaż właśnie tych spółek, czy ten pakietów kontrolnych właściwie spółek, które zarządzają gazociągami i ropociągami na Białorusi. Od dawna próbuje Gazprom jako ręka Rosji i rządu rosyjskiego zrobić to na Ukrainie. Nie do końca się to udaje, nawet po tym właściwie w ogóle się nie udaje. Pewne taktyczne sukcesy na tym polu miały miejsce, ale nie ostateczne. Gazociągi jednak ukraińskie w dalszym ciągu są zasadnicze w rękach ukraińskich. Przesył przez nie gaz. Ale w dalszym ciągu porównywane są próby w tym zakresie. I teraz dalsze konsekwencje tutaj Jamału 2, jeżeli by nastąpił. Wiemy, że, znaczy rozumiemy, że Jamałem 2 również gaz by płynął, który mógłby być sprzedawany nam. Prawda? To jest dalsze, albo inaczej. Nie musiałby nam być sprzedawane, bo już my mamy taką niekorzystną umowę gazową, która powoduje, że my kupimy od Rosji, kupujemy od Rosji więcej gazu, niż jesteśmy tak naprawdę w dłuższej perspektywie czasowej zużyć. Tego jeszcze teraz nie czuć, tak, ale będzie czuć już za, powiedzmy, kilka lat. Prawda, wzrost gospodarczy, jest teraz kryzys, to były te szacunki, które były podpisane, w ogóle ta umowa gazowa z Rosją nowa była podpisana jeszcze przed kryzysem, więc szacunki nawet po tej renegocjacji tak zwanej, która została odtrąbiona jako wielki sukces rządu Donalda Tuska, co jest bzdurą wirutną, to nie jest żaden sukces, to jest niewielkie ustępstwo Gazpromu. W istocie w dalszym ciągu będziemy kupować więcej gazu od Rosji, niż jesteśmy w stanie zużyć. Ale będziemy musieli za ten gaz oczywiście zapłacić, który nie przypłynie do nas, bo nie mamy prawa go sprzedać.
na przykład. Nie możemy go zmagazynować, czy tam przesłać dalej i sprzedać go Niemcom czy Francuzom. Nie możemy. Możemy go tylko kupić i wykorzystać na własne potrzeby. Nie mamy prawa od sprzedaży. Jakie prawo mają Niemcy? W ten sposób Ukraina jakiś czas temu kupiła dużą część gazu, który zaraz są wypełnione, bo zbliża nam się oczywiście kryzys kolejny gazowy na Ukrainie, to już jest niekończąca się historia, można powiedzieć od paru lat to się dzieje. Ukraińcy zapełnili, mają największe magazyny gazu w Europie, zapełnili ze swoje magazyny, kupili, odkupili, bo Rosjanie chcieli im sprzedać więcej niż idzie na bieżące powiedzmy potrzeby, kupili, odkupili gaz rosyjski, który poszedł do Niemiec. W ten sposób zapełnili swoje magazyny, ale nie mogą, to nie jest metoda dla Ukrainy, która by umożliwiła samowystarczalność jak gdyby, w pewnym sensie, że powiedzmy Rosjanie nie złamią umów z Niemcami, będą im ten gaz sprzedawać, a Niemcy go odsprzedzą Ukrainie. Nie. To nie jest, to nie jest wystarczające. To wystarczy, żeby uzupełnić zasoby gazu, które starczą na jakieś pół roku. W istocie Ukrainie. Zależy też oczywiście od sezonu energetycznego, bo w zimie to musi wyczerpać przed zimą i na wiosnę się skończyć, jeżeli by Rosjanie nic nie wysyłali. Ale to nas uzależnia w ten sposób, ten Yamal 2 uzależniałby nas, że nie stałyby się, nie byłyby zupełnie ekonomiczne, już by były skrajnie nieekonomiczne projekty pozyskiwania gazu z innych źródeł niż rosyjskich, czyli na przykład gazoporty, czy tam jakimś gazociągiem z Norwegii na przykład, co jest możliwe zresztą, ponieważ Norwegowie odkryli, zbadali nowe złoże gazu i mają tego gazu więcej niż było szacowane do tej pory, więc mogą go dalej sprzedawać. Parę lat temu stał się ten projekt gazociągu ze Skandynawii nieekonomiczny zupełnie z tego względu, że cały gaz z Norwegii został po prostu zakontraktowany już. Nie było nowych złóż, a teraz już są odkryte nowe złoża, więc można by się nawet o to postarać. Ale to nie będzie zupełnie ekonomiczne, to było skrajnie ekonomiczne i trudno było przekonać opinię publiczną do tego, żeby zaakceptowała dużo wyższe ceny gazu niż mogłyby iść przy zwiększonym na przykład zapotrzebowanie przez Yamal 2 do Polski, ażeby kupować ten gaz z Norwegii. Po drugie, jest też taka możliwość, że ów Yamal pierwszy mógłby być nagle zamknięty, dajmy na to, ze względu na usterki techniczne, czy podobną wersję wydarzeń. Tak, i tego mamy również przykłady na przestrzeni ostatnich 10 lat. Różnego typu. Na Ukrainie zamykano część, niektóre nitki gazociągu ze względu na tak zwane konserwacje. Oczywiście w szczycie poboru, czyli w zimie. Zamykano na powiedzmy granicy z Białorusią, żeby zmniejszyć stanowisko Łukaszenki. I taki być może najbardziej znany w Polsce przykład tego typu działania, co prawda na rurociągu tutaj z ropą naftową, do rafinerii w Morzejkach. Po tym jak Orlen kupił, bodajże to było chyba na 2005 roku, ale nie jestem pewny, rafinerię w Morzejkach na Litwie, Rosjanie po kilku miesiącach zaprzestali, znaczy najpierw miał miejsce wybuch w rafinerii. Tak, oficjalna wersja głosi, że to był jakaś tam usterka, taki, no zdarza się, się takie wypadki po prostu w tego typu zakładach. Nieoficjalnie mówi się o tym, że mogła to być jakaś prowokacja, czy tam działanie sabotaż służb specjalnych rosyjskich. Ale już nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że Rosjanie po wybuchu krótko stwierdzili, że gazociąg, który doprowadza Europę do Morzejek, zestarzał się tak bardzo, że nie są w stanie kontynuować dostaw. I będą go naprawiać, prawda? I naprawiają go do tej pory. Ropa do Morzejek płynie z Emiratów Arabskich. Tam jest ta ropa z Emiratów Arabskich przerabiana. Rosyjska ropa nie płynie. Więc można zamknąć, są przykłady, że można zamknąć rurę, zakręcić, a właśnie Yamal 2, nowy gazociąg o dużej przepustowości, mógłby doprowadzić do tego, że można by szachować Ukrainę właśnie i zamknąć jej rurę, ale nie tylko nawet Ukrainę, Polskę. Dlaczego? Dlatego, że Polska będzie, dajmy na to, że Polska nie kupi gazu z Yamalu 2, no bo już ma wystarczająco dużo, kupuje przez Yamal 1. Jeżeli tak do tego dojdzie, to gaz na zachód będzie można przesyłać Yamalem 2, nowocześniejszym gazociągiem z większą przepustowością, również gazociągiem północnym, czy tam nawet budowanym gazociągiem południowym, SOSIM. I teraz w tym momencie Rosjanie mogą uznać, że gazociąg Yamal 1 i stary gazociąg jest nieefektywny, nie możemy nim puszczać, prawda, tego gazu, bo jakaś katastrofa ekologiczna będzie czy coś.
I teraz, trzeba będzie renegocjować de facto umowę, bo umowa jest podpisana na gazociągie MAU-1. Nie ma, powiem tak, jeżeli Rosjanie zamkną rurę MAU-1, to nie ma, nie mają obowiązku puścić nam ten sam gaz w jakiś inny sposób. Oni mają obowiązek puścić go MAU-1. Jeżeli MAU-1 uznają, że nie działa, to nie mogą go nam puścić i my możemy się z nimi sądzić przed sądami, których Rosja oczywiście jurysdykcji nie uznaje europejskimi w sprawach gospodarczych. I co teraz, co w takiej sytuacji możemy zrobić? Możemy go dostać przez, powiedzmy, Niemcy, przez północny, prawda, gazociąg północny, redystrybucja do Polski, co będzie droższe, albo możemy go kupić przez Yamal-2. Czy Rosjanie nam go sprzedadzą po tej samej cenie, czy sprzedadzą nam go po droższej cenie? No, kto ufa, że Rosjanie nam go sprzedadzą choćby po tej samej cenie, to życzę mu, cóż... Wesołości. Wesołości, takiej pozytywnego myślenia o świecie, o ludziach i o wszystkim, prawda? Mogą się bardzo prostym sposobem wykpić, powiedzieć, że większość przesyłu przez Yamal-2 jest zakontraktowany i jeżeli my chcemy dostać, to oni muszą nam podnieść cenę, bo muszą zrekompensować, powiedzmy, opóźnienia w dostawach dla swoich zachodnich tutaj odbiorców. To jest pułapka, więc albo kupimy i będziemy płacić znowu za gaz, który nie wykorzystamy, albo nie kupimy i mogą nam zakręcić rurę, albo różne takie sposoby nas gnębić, prawda? Jeżeli będzie im to wygodne, na przykład politycznie. A no właśnie, czyli znów wracamy do tego, jaka ta nasza sąsiadka większa jest kochana i wspaniała. Jak wspaniale jest rządzona, że potrafi tak szachować sąsiadów. Dobrze, to jest trzecia część tematu, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć i to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, kto pragnął zostać przy polskiej wierze, kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy, komu obrzydły carskie ochłapy i wstrętnym było carskie koryto, był miateżnikiem, polskim bandytą. Polskich bandytów smutne mogiły, tajgi Sybiru liczne pokryły. Przyszedł bolszewik, znów piosnka stara, czerwonych synów białego cara. Polak, co nie chciał zostać Kainem, że chciał być wiernym ojczyźnie synem. Chciał jej wolności w słońcu i chwale, a że śmiał o tym mówić zuchwale, że nie chciałby go więziono bito, był reakcyjnym polskim bandytą. Znowu z Sybiru tajgi pokryły, polskich bandytów smutne mogiły. Gdy odpłynęła krasna nawała, germańska fala Polskę zalała. Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, w pruską obrożę nie włożył głowy. Nie oddał resztek swojego mienia, swojej godności, swego sumienia. Kto nie dziękował, kiedy go bito, ten był przeklętym polskim bandytą. Więc harde polskich bandytów głowy chłonęły piece, doły i rowy. Teraz, gdy w gruzach Germania legła, jest Polska wolna i niepodległa, jest wielka, młoda, swobodna, śliczna i nawet mówią demokratyczna. Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, w kim pozostało sumienia trochę, komu niemiłe sowieckie myto, jeszcze raz został polskim bandytą. I znowu polskości tłumią zapały, tortury UB, blochy podwały. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie? Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci.